Artur Conan Doyle. Tajemnicza lokatorka. Tłumaczył Jan Mejsztowicz. Czyta Jacek Rozenek. Działalność Sherlocka Holmesa obejmuje okres 23 lat, z czego przez 17 pozwalał mi z nim współpracować oraz zapisywać przebieg i wyniki jego wyczynów. Nic więc dziwnego, że zebrałem ogromną ilość materiału i mój problem polegał zawsze nie na jego zdobywaniu, lecz na dokonaniu wyboru w moim posiadaniu znajduje się zajmujący całą półkę rząd grubych, oprawnych notatników. A do tego dochodzi pokaźna ilość wypełnionych dokumentami teczek, stanowiących cenne źródło nie tylko dla kryminologa, ale i dla badacza skandalów w towarzyskich i urzędowych sferach późnej epoki wiktoriańskiej. Co do tych ostatnich, chciałbym zapewnić piszących do mnie błagalne listy, abym nie wspominał o niczym, co mogłoby narazić na szwank honor ich rodziny lub reputację ich antenatów, że ich obawy są całkowicie pozbawione podstaw. Dyskrecja i wysoki poziom etyki zawodowej, jakie zawsze charakteryzowały mego przyjaciela, obowiązują nadal przy redagowaniu tych wspomnień i żadne poufne zwierzenia nie będą nadużyte. Sprzeciwiam się natomiast jak najbardziej stanowczo zabiegom, jakie nastąpiły ostatnio, a mającym na celu zagarnięcie i zniszczenie tych papierów. Źródło inspiracji tych usiłowań jest znane i jeśli się powtórzą, Sherlock Holmes upoważnił mnie do zapowiedzenia, że wszystko, co dotyczy pewnego polityka, latarni morskiej i tresowanego kormorana, będzie poddane do wiadomości publicznej. Jeden przynajmniej z czytelników niniejszego zrozumie, co mam na myśli. Nie należy sądzić, że każda z tych spraw umożliwiła Holmesowi zademonstrowanie jego niezwykłych zdolności i talentu obserwacyjnego. Czasami osiągał cel nie lada nakładem wysiłków, innym znów razem przychodziło mu to z wielką łatwością. Nieraz się zdarzało, że najstraszliwsze tragedie ludzkie były przedmiotem tych właśnie spraw, które dawały Holmesowi najmniejsze pole do popisu, i taką właśnie zamierzam teraz utrwalić na piśmie. Wprowadziłem drobne zmiany w nazwisku i miejscu zdarzenia, lecz wszystkie inne fakty są autentyczne. Pewnego dnia, przed południem, w 1896 roku, Holmes wezwał mnie do siebie za pomocą pośpiesznie napisanej kartki. Zastałem go otoczonego kłębami tytoniowego dymu, siedzącego w towarzystwie jakiejś matrony, tęgiej, dosyć leciwej, lecz wyglądającej na raczej przedsiębiorczą. To jest pani Marylow z South Brixton, rzekł mój przyjaciel, wskazując ją ruchem dłoni. Pani Marylow nie ma nic przeciwko tytoniowi, możesz więc, mój drogi, ulec twojej obrzydliwej skłonności. Pani Marylow ma coś ciekawego do opowiedzenia i w związku z tym, twoja obecność może okazać się pożyteczna. Ach, chętnie ci służę. Sama pani rozumie, że jeśli przyjdę odwiedzić panią Ronder, Wolałbym z nią porozmawiać przy świadku. Niech pana Bóg błogosławi, odpowiedziała. Jej tak zależy na rozmowie z panem, że mógłby pan przyprowadzić całą parafię. A zatem przyjdziemy dzisiaj wczesnym popołudniem. Przedtem jednak ustalmy należycie fakty, co dopomoże doktorowi Watsonowi w zrozumieniu sytuacji. Powiada pani, że pani Ronder jest od siedmiu lat pani lokatorką i że tylko raz widziała pani jej twarz. A wolałabym nawet ten jeden raz jej nie widzieć. Twarz ta jest, o ile dobrze zrozumiałem, strasznie pokaleczona. Panie Holmes, tego, powiadam panu, chyba w ogóle nie można nazwać twarzą. Nasz mleczarz widział ją raz, zaglądając przez górne okno, i zaraz opuścił bańkę tak, że mleko wylało się na cały ogród. Taka jest ta jej twarz. A kiedy ją sama zobaczyłam. Natknęłam się na panią Ronder w chwili, kiedy tego zupełnie się nie spodziewała. Zakryła ją szybko i powiedziała do mnie pani Marylow, teraz pani rozumie, dlaczego nigdy nie podnoszę woalki. Czy pani wie cokolwiek o jej życiu? Absolutnie nic. Czy wynajmując u pani pokój, nie powołała się na kogokolwiek? Nie, panie Holmes, ale zapłaciła gotówką i nie targowała się ani chwili. W tych czasach uboga jak ja kobieta nie może sobie pozwolić na utracenie takiego dochodu. Czy mówiła dlaczego wybrała pani dom? Mój dom stoi dosyć daleko od ulicy i jest bardziej odosobniony od innych. A poza tym ja wynajmuję tylko jeden pokój i nie mam własnej rodziny. Zdaje mi się, że próbowała mieszkać u innych, ale u mnie czuła się najlepiej. Zależy jej przede wszystkim na samotności i gotowa jest za to zapłacić. A więc pani powiada, że nikt nigdy nie widuje jej twarzy z wyjątkiem tej jednej przypadkowej okazji. To istotnie zastanawiające. I nie dziwię się, że pani chciałaby wyjaśnić tę sprawę. Ależ ja wcale nie chcę nic wyjaśniać, panie Holmes. Mnie to nie przeszkadza tak długo, jak zgarniam czynsz. Trudno sobie wyobrazić spokojniejszą lokatorkę, nigdy z nią nie mam żadnych kłopotów. Cóż zatem spowodowało pani zjawienie się u mnie? stan jej zdrowia, panie Holmes. Wygląda mi na to, że ona już długo nie pociągnie, a do tego coś się okropnie gnębi na umyśle. Od czasu do czasu wykrzykuje morderca. A raz słyszałam, jak krzyczała ty bestio, ty potworze. To było w nocy i słychać ją było w całym domu, aż mnie ciarki przeszły. Więc rano poszłam do niej i powiadam pani Ronder. Jeśli pani coś ciężko naduszy, od tego są księża. No i mówię, w razie czego policja. Albo jedni, albo drudzy powinni pani przyjść z pomocą. Na Boga. Tylko nie policja powiada. A księża nie potrafią zmienić tego, co było. A jednak powiada, ulżyłoby mi, gdybym przed śmiercią mogła komuś powiedzieć prawdę. No cóż, powiadam na to. Jeśli pani sobie policji nie życzy, jest taki detektyw, o którym czytałam. Za Pańskim Przeproszeniem, Panie Holmes. A ona aż skoczyła i mówi, jego właśnie mi potrzeba. Nie wiem doprawdy, dlaczego sama o tym dotychczas nie pomyślałem. Pani Low powiada, proszę go tutaj do mnie przyprowadzić. A jeśli nie zechce przyjść, proszę mu powiedzieć, że jestem żoną rondera, tego z cyrku, pogromcy dzikich zwierząt. Powiedz mu to Pani i powiedz jeszcze, że chodzi o to, co się stało w Abbas Parwa. I tutaj na kartce napisała Abbas Parwa. To opowiada skłoni go do przyjścia, jeśli on jest takim człowiekiem, jakim myślę, że jest. Miała rację, odrzekł Holmes. Bardzo pani dziękuję. A teraz chciałbym pogawędzić z doktorem Watsonem, co pewnie potrwa do obiadu. Proszę na nas oczekiwać w pani domu w Brixton około godziny trzeciej. Zaledwie pani Mary Low wyszła raczej wytoczyła się z pokoju, Holmes skoczył ku leżącemu w kącie pokoju wielkiemu stosowi notatników. Przez parę minut słyszałem tylko cichy szelest przewracanych kartek, aż wreszcie pomruk zadowolenia oznajmił, że mój przyjaciel znalazł to, czego szukał. Tak był jednak podniecony, że nie powstał, ale usiadł na podłodze i skrzyżowawszy nogi, przybrał pozę posągu Buddy. Po czym otoczony zewsząd grubymi tomami notatek, jeden z nich otworzył na kolanach. W swoim czasie ta sprawa nie dawała mi spokoju, rzekł, czego dowodzą te zapiski na marginesach. Przyznaję, że nie umiałem jej rozwikłać, ale byłem pewny, że sędzia śledczy się myli. Czy pamiętasz tragedię w Abbas Parwa? Nic mi ta nazwa nie mówi. A przecież mieszkaliśmy już razem. Co prawda moje wrażenia były powierzchowne, nie miałem żadnych elementów, na których mógłbym się oprzeć, ale żadna ze stron nie zechciała skorzystać z moich usług. Czy może chciałbyś przeczytać te papiery? Wolałbym, abyś je ustnie streścił. Nic łatwiejszego. Przypomnisz sobie tę sprawę w miarę, jak będę mówił. Otóż nazwisko Ronder było w swoim czasie powszechnie znane. Był on rywalem Wombela, jak również Sangera. Zaliczano go do największych organizatorów widowisk cyrkowych. Rozpił się jednak i zarówno on sam, jak i jego przedsiębiorstwo zaczęło podupadać. Karawana jego wozów cyrkowych, jadąca do Wimbledonu, zatrzymała się na noc w Abbas Parwa, zapadłej wiosce w Berkshire. I wtedy to właśnie nastąpiła owa ponura tragedia. Obozowali tam tylko. Miejscowość jest bowiem tak mała, że nawet jedno przedstawienie by im się nie opłaciło. Wśród zwierząt występujących u Rondera znajdował się bardzo piękny północnoafrykański lew, zwany Królem Sahary. Ronder i jego żona zwykli się popisywać w jego klatce. Widzisz tutaj fotografię tej części programu i możesz sobie zdać sprawę, że Ronder był opasłym, przypominającym wieprza mężczyzną, a jego żona kobietą niepospolitej urody. W czasie śledztwa wyszło na jaw, że lew. Uchodził nie bez powodów za niebezpiecznego, ale jak to zwykle bywa, przyzwyczajenie zrodziło z czasem obojętność, i nikt nie przywiązywał do tego większej wagi. Ronder i jego żona zwykli karmić lwa w nocy. Czasami jedno z nich, czasami oboje, lecz nikomu innemu nie pozwalali tego robić. Uważali bowiem, że tak długo, jak będą jedynymi dostarczycielami żywności, lew będzie dla nich przyjaźnie usposobiony. Tej nocy Siedem lat temu oboje poszli karmić lwa i nastąpił okropny wypadek, którego wszystkie aspekty nigdy nie zostały wyjaśnione. Około północy cały obóz został zaalarmowany rykiem lwa i krzykiem kobiety. Posługacze oraz reszta cyrkowego personelu wybiegli ze swoich namiotów z latarniami i w ich świetle ujrzeli przerażającą scenę. Ronder Leżał w odległości około dziesięciu jardów od otwartej klatki ze strzaskaną czaszką, na której widać było wyraźnie ślady lwich pazurów. Tuż przy klatce leżała na plecach pani Ronder, a obok niej przysiadł rozjuszony lew. Poszarpał jej twarz do tego stopnia, że nikt nie wierzył, że mogła wyżyć z tych ran. Kilku cyrkowców, między innymi siłacz Leonardo i Klaun Griggs, zapędziło za pomocą drągów lwa z powrotem do klatki, którą natychmiast potem zamknięto. Jak się z niej wydostał, pozostało tajemnicą. Utrzymywała się na ogół wersja, że w tej samej chwili, w której ronderowie otwierali drzwi klatki, lew skoczył ku nim, ciężarem swojego ciała uchylił drzwi i wydostał się na zewnątrz. Śledztwo nie ujawniło żadnych interesujących szczegółów, z wyjątkiem tego, że podczas gdy tę nieprzytomną z bólu kobietę wyniesiono do krytego wozu, w którym mieszkała z mężem, zawołała parokrotnie tchórzu. Dopiero po sześciu miesiącach powróciła do zdrowia na tyle, że mogła złożyć zeznania. Śledztwo zostało zamknięte wnioskiem, że śmierć Rondera nastąpiła na skutek nieszczęśliwego wypadku. Do jakiego innego wniosku mogło doprowadzić? Zapytałem. Może masz rację, a jednak parę szczegółów zwróciło uwagę młodego Edmundsa z miejscowej policji w Berkshire. Łebski chłopak. Wysłali go później do Indii. Od niego dowiedziałem się o tej sprawie, bo odwiedził mnie i gawędząc o tym wypaliliśmy parę fajek. Szczupły, żółtoblond mężczyzna? Właśnie. Byłem pewny, że sobie to i owo przypomnisz. A jakie miał wątpliwości? Mieliśmy je obaj. Diabelnie trudno było odtworzyć przebieg wypadków. Spójrz na to z punktu widzenia lwa. Uwolnił się z klatki. Cóż dalej robił? W paru susach posuwa się naprzód i zbliża się do Rondera. Ten próbuje uciekać. Pazury dosięgły go z tyłu głowy, ale lew zwala go na ziemię. A wtedy, zamiast uciekać, lew powraca do kobiety znajdującej się tuż koło klatki i rzuca się na nią, i szarpie jej twarz. Co więcej, jej okrzyki wydają się wskazywać, że mąż jej tak czy inaczej zaniechał przyjść jej z pomocą. A cóż ten biedak mógł dla niej uczynić? Sam zdajesz sobie sprawę z tej sprzeczności. No oczywiście, ale to nie wszystko. Teraz, gdy o tym myślę, przypominam sobie, że śledztwo wykazało, iż w tej samej chwili, w której rozległ się ryk lwa i krzyk kobiety, słyszano przerażony głos męski. To był niewątpliwie głos rondera. Skoro leżał ze strzaskaną czaszką, to chyba nie mógł wydobyć z siebie głosu. Co najmniej dwóch świadków stwierdziło, że krzyk mężczyzny zabrzmiał równocześnie z krzykiem kobiety. Wydaje mi się, że wszyscy w obozie wrzeszczeli jeden przez drugiego, a jeśli chodzi o tamte uwagi, to nasuwa mi się sposób ich wytłumaczenia. Tak, słucham cię chętnie. Ronder i jego żona znajdowali się razem w odległości około dziesięciu jardów od klatki. W chwili, gdy lew z niej wyskoczył, mężczyzna odwrócił się i zaraz potem padł pod uderzeniem lwiej łapy. Kobieta wpadła na pomysł, aby wejść do klatki i zamknąć jej drzwi za sobą. To było dla niej jedyne dostępne schronienie. Pobiegła więc ku klatce i w chwili, gdy znalazła się przy niej, zwierzę ją dopadło i rzuciło się na nią. Zła była na męża za to, że odwracając się, rozdrażnił lwa. Gdyby oboje spokojnie stawili mu czoło, może lew nie ośmieliłby się rzucić na nich, stąd jej okrzyk, ty tchórzu. Brawo. W tym rozumowaniu jest tylko jedna skaza. A mianowicie, jeżeli oboje znajdowali się w odległości dziesięciu jardów od klatki, w jaki sposób lew mógł się z niej wydostać? Może wypuścił go ktoś wrogo nastawiony do ronderów. A dlaczego lew miałby się na nich rzucić, skoro znał ich dobrze? Był do nich przyzwyczajony i brał udział w ich występach wewnątrz szklatki. Ta sama wrogo do ronderów usposobiona osoba mogła lwa podniecić. Na rzecz twojej teorii przemawia to, że ronder miał istotnie wielu wrogów. Edmunds mówił mi, że on po pijanemu był strasznym człowiekiem. Prześladował i terroryzował całe swoje otoczenie. Okrzyki potworze, o których wspomniała pani Merilow, są, jak przypuszczam, nocną reminiscencją po zmarłym mężusiu. Jednakże nasze rozważania nie na wiele się zdadzą tak długo, jak nie znamy wszystkich faktów. Na bufecie znajdziesz kuropatwę na zimno oraz butelkę francuskiego wina. Przystąpimy do odnowienia zapasu naszych sił, zanim będą nam potrzebne. Dorożkarz zawiózł nas do domu pani Merylą. I zastaliśmy jej pulchną postać, blokującą drzwi prowadzące do wewnątrz jej skromnej i na uboczu położonej siedziby. Jej główną troską było niewątpliwie zachowanie cennej lokatorki, i zanim nas do niej zaprowadziła, prosiła, abyśmy nic nie powiedzieli lub nie uczynili, co mogłoby do takiej straty doprowadzić. Uspokoiwszy ją pod tym względem, weszliśmy na piętro stromymi, pokrytymi, wytartymi chodnikami schodami. Znaleźliśmy się w pokoju owej tajemniczej lokatorki. Było to ciasne, zatęchłe, źle wietrzone pomieszczenie, co nas nie zdziwiło, jako że zamieszkująca je osoba rzadko je opuszczała. Kobieta, która była właścicielką zwierząt w klatce, upodobniła się sama jakby przez odwet losu do zwierzęcia w klatce. Siedziała w kulawym fotelu, w zacienionym kącie pokoju. Długie lata bezczynności. Pogrubiły zarys jej talii, która niegdyś musiała być bardzo pociągająca i zachowała nadal zmysłową pełność. Gruba, czarna woalka zakrywała jej twarz, lecz była ucięta ponad ślicznie zarysowanymi ustami i powabnie zaokrąglonym podbródkiem. Łatwo mogłem sobie wyobrazić, że zaliczano ją onegdaj do bardzo pięknych kobiet. Nawet jej głos był dźwięczny i miło zmodulowany. Moje nazwisko jest panu znane, panie Holmes, i spodziewałam się, że pana do mnie przywiedzie. Nie neguję, aczkolwiek nie wiem, dlaczego pani sądzi, że interesowałem się tą sprawą. Dowiedziałam się o tym po powrocie do zdrowia, podczas przesłuchiwania mnie przez pana Edmundsa z policji hrabstwa Berkshire. Zataiłam przed nim prawdę, może byłoby lepiej, gdybym wówczas nie była skłamała. Prawda opłaca się na ogół, ale dlaczego pani wolała kłamać? Od tego zależał los innej osoby. Wiem, że to była bezwartościowa istota, ale nie chciałam mieć na sumieniu jej zguby. Osoba ta była mi niegdyś bardzo, bardzo bliska. Czy ta przeszkoda już nie istnieje? Tak, osoba, którą miałam na myśli, nie żyje. Dlaczego więc pani nie chce poinformować policji o wszystkim, co pani wie? Chodzi o inną osobę, a mianowicie o mnie. Chcę uniknąć skandalu i rozgłosu, jakie musi pociągnąć za sobą ingerencja policji. Niewiele mi już życia pozostało i pragnę umrzeć w spokoju. A jednak zależało mi na znalezieniu uczciwego i rozsądnego człowieka, któremu mogłabym opowiedzieć moją straszną tajemnicę, aby po mojej śmierci wszystko mogło być wyjaśnione. Wdzięczny jestem za tak wysokie o mnie mniemanie. Lecz ja mam ze swojej strony duże poczucie odpowiedzialności i nie gwarantuję, że po wysłuchaniu pani nie uznam za stosowne powiadomić policję. Nie sądzę, aby chciał pan to uczynić. Zbyt dobrze znam pańskie metody i charakter. Lektura jest jedyną przyjemnością, jaką los pozostawił mi i niewiele z tego, co dzieje się na świecie, uchodzi mojej uwagi. Może pan sobie z mojej tragedii zrobić dowolny użytek, chętnie przyjmę to ryzyko. Wyznanie jej Ulży memu sumieniu. Mój przyjaciel i ja chętnie panią wysłuchamy. Kobieta powstała i wydobyła z szuflady fotografię mężczyzny. Rozpoznaliśmy w nim od razu zawodowego atletę. Był to mężczyzna o wspaniałej fizycznej budowie, sfotografowany w typowej dla siłacza pozie, z potężnymi rękami splecionymi na szerokich piersiach i z uśmiechem na ozdobionej wielkimi wąsami twarzy. Uśmiechem zwycięzcy w wielu turniejach. To jest Leonardo, rzekła pani Ronder. Leonardo, ten siłacz, który był jednym ze świadków? Tak ten sam, a oto jest fotografia mojego męża. Ochydna to była twarz twarz człowieka wieprza, a raczej człowieka dzika, przerażająca w swym bestialstwie. Łatwo można było sobie wyobrazić tę wstrętną gębę zaplutą i skrzywioną w spaźmie wściekłości. Oczy zdawały się tryskać wrodzoną i na wszystkich dokoła skierowaną złośliwością. Szubrawiec, brutal, bestia. To wszystko było wypisane na twarzy i ogromnych szczękach. Te dwie fotografie pomogą panom w zrozumieniu tego, co opowiem. Byłam biedną cyrkówką, wychowaną na trocinach areny. Skakałam przez kółko, zanim ukończyłam lat dziesięć. Gdy dorosłam, ten mężczyzna zakochał się we mnie, o ile takie jak jego zwierzęce pożądanie można nazwać miłością. I w złą godzinę zostałam jego żoną. Od tego dnia znalazłam się w piekle, a on stał się dręczącym mnie szatanem. Wszyscy w naszej trupie wiedzieli, że on znęca się nade mną. Porzucał mnie dla innych kobiet, a gdy robiłam mu wyrzuty, wiązał mnie i chłostał biczem od tresowania koni. Wszyscy mi współczuli, wszyscy go nienawidzili, ale cóż mogli uczynić? Wszyscy się go po prostu bali. Był strasznym bowiem człowiekiem na co dzień. A po pijanemu budziły się w nim wprost mordercze instynkty. Raz po raz miał do czynienia z policją za bójki lub za okrucieństwo wobec zwierząt. Ale pieniędzy mu nie brakowało, więc lekceważył sobie grzywny. Najlepsi nas opuścili i cyrk nasz zaczął stopniowo tracić popularność. Jedyną atrakcją programu był Leonardo i ja oraz clown mały Jimmy Griggs. Biedaczysko niezbyt wesołe miał życie, ale robił co mógł, aby jakoś zabawić publiczność. Z czasem Leonardo zaczął odgrywać coraz większą rolę w moim życiu. Panowie widzieli sami, jakim on był mężczyzną. Wiem teraz, jak ubogie duchem było jego wspaniałe ciało, ale w porównaniu z moim mężem był w moich oczach jak archanioł Gabriel. Litował się nade mną i pomagał mi, aż wreszcie nasza codzienna zażyłość przerodziła się w głębokie, namiętne uczucie, w miłość. W miłość, o jakiej marzyłam, nie wierząc jednak, abym kiedykolwiek mogła jej zaznać. Mój mąż domyślał się prawdy ale był zarówno brutalem, jak i tchórzem, a Leonardo był jedynym człowiekiem, którego się obawiał. Mścił się za to po swojemu i coraz okrutniej znęcał się nade mną. Pewnej nocy moje krzyki ściągnęły Leonarda aż pod drzwi naszego wozu cyrkowego. Niewiele brakowało, a już tej nocy nastąpiłaby tragedia. I wkrótce mój kochanek i ja zdaliśmy sobie sprawę, że tego uniknąć się nie da. Mój mąż nie zasługiwał na życie. Umówiliśmy się z Leonardem, jak go zabić. Leonardo miał bystry, wyrachowany umysł. On to ułożył plan działania. Nie mówię tego, aby go oskarżać, gdyż byłam gotowa w pełni wziąć udział we wszystkim, co postanowi, ale nigdy nie potrafiłabym wpaść na taki pomysł. Sporządziliśmy, a raczej sporządził Leonardo coś w rodzaju maczugi a w jej ołowianej głowicy Leonardo wtopił pięć długich stalowych gwoździ, rozmieszczonych bardzo dokładnie w ten sposób, że naśladowały pazury w lwiej łapie. Tym narzędziem mieliśmy zadać mojemu mężowi śmiertelny cios, tak jednak, aby wszystkie pozory wskazywały, że uczynił to lew, którego mieliśmy w tym celu wypuścić z klatki. Noc była bardzo ciemna, gdy mój mąż i ja poszliśmy jak zwykle karmić lwa. Nieśliśmy ze sobą mięso w kuble z cynkowanej blachy. Leonardo czekał za rogiem największego z naszych wozów, przed którym musieliśmy przejść w drodze do klatki. Przegapił jednak dogodny moment i przeszliśmy obok niego, zanim zdołał uderzyć, ale poszedł cichaczem za nami i usłyszałam cios, który strzaskał czaszkę mojego męża. Na ten dźwięk serce drgnęło mi radośnie – Pobiegłam naprzód i odsunęłam rygiel zamykający klatkę lwa. I wtedy stało się coś strasznego. Słyszał pan może o tym, jak szybko te zwierzęta zwietrzą ludzką krew i jak podniecająco to na nie działa? Jakiś dziwny instynkt w mgnieniu oka dał znać królowi Sahary, że zabito człowieka. W chwili, gdy otwierałam drzwi klatki, skoczył naprzód i rzucił się na mnie. Leonardo nie mógł mnie uratować. Gdyby trzymaną w ręku maczugą uderzył lwa, byłby go prawdopodobnie odpędził, ale Leonardo stchurzył. Usłyszałam jak krzyknął z przerażenia, i widziałam jak się odwrócił i uciekł. W tej samej chwili kły lwa dosięgły mojej twarzy. Przedtem jeszcze jego gorący, smrodliwy oddech odurzył mnie do tego stopnia, że prawie nie odczułam bólu. Obu dłońmi usiłowałam odepchnąć od siebie krwawą parą ziejącą paszczę i zaczęłam krzyczeć, wzywając ratunku. Doszedł jeszcze do mojej świadomości hałas i ruch w obozie, i pamiętam mglisto, jak Leonardo, Griggs i inni wyciągali mnie z pomiędzy łap lwa. Nie wiem, co potem nastąpiło przez sporo długich, udręką wypełnionych miesięcy. Gdy przyszłam do siebie i spojrzałam w lustro, przeklinałam lwa. Jakże strasznie go przeklinałam. Nie za to, że odebrał mi urodę, ale za to, że mnie pozostawił przy życiu. Jednego tylko pragnęłam i miałam dosyć pieniędzy, aby to osiągnąć. Chciałam zasłonić swoją nieszczęsną twarz tak, aby nikt jej nigdy nie widział i zamieszkać w takim miejscu, gdzie nikt kto mnie znał nie mógł mnie odnaleźć. Nic innego nie pozostawało mi do zrobienia i właśnie tak postąpiłam. Biedne ranne zwierzę. Zagrzebało się w swojej noży, aby umrzeć. Eugenia Ronder takiego doczekała się końca. Wysłuchawszy opowiadania tej nieszczęsnej kobiety, siedzieliśmy czas jakiś w milczeniu. Wreszcie Holmes wyciągnął swą długą rękę i pogładził jej dłoń z taką oczywistą i serdeczną sympatią, jaką rzadko kiedykolwiek komukolwiek okazywał. Biedna dziewczyna rzekł. Niełatwo jest zrozumieć wyroki losu. O ile tam nie czeka na nas zadośćuczynienie, ten świat jest zaiste okrutnym żartem. A co się stało z Leonardem? Nigdy go już więcej nie widziałam i nie słyszałam o nim. To, co pozostawił lew, mogło wzbudzić i utrzymać jego miłość w tej samej mierze, co któraś z tych wynaturzonych, potwornych kobiet, które obwoziliśmy w naszym cyrku po całym kraju. Ale nie tak łatwo ginie miłość kobiety. Leonardo pozostawił mnie na pastwę dzikiej bestii. Porzucił mnie w śmiertelnym niebezpieczeństwie, lecz nie mogłam się zdobyć na to, aby go posłać na szubienicę. Co do mnie było mi wszystko jedno. Cóż może być okropniejszego od mego obecnego życia? Lecz stałam pomiędzy Leonardem a jego przeznaczeniem. Czy on już nie żyje? Utonął miesiąc temu kąpiąc się w Marget. O jego śmierci dowiedziałam się z gazet. A co on zrobił z tą naśladującą pazury lwa maczugą? To jest najbardziej interesujący szczegół w pani opowiadaniu. Nie wiem. Niedaleko naszego obozu była głęboka, częściowo wypełniona wodą glinianka. Może tam, na jej dnie? Teraz to już nie ma znaczenia. Sprawa jest bezprzedmiotowa i zamknięta. Tak odpowiedziała kobieta. Sprawa jest zamknięta. Powstaliśmy, kierując się ku drzwiom, lecz coś w jej głosie zwróciło uwagę Holmesa, gdyż szybko odwrócił się ku niej. Własne życie nie do pani należy, rzekł. Odebrać go sobie nie wolno. Moje życie nie może nikomu się przydać. Skąd ta pewność? Przykład cierpliwości i pokory w cierpieniu jest sam w sobie najcenniejszą z nauk dla tego niecierpliwego świata. Kobieta odpowiedziała strasznym gestem. Podniosła woalkę i podeszła ku światłu. — Wątpię, czy pan zdoła na mnie patrzeć. Był to zaiste do głębi wstrząsający widok. Żadne słowa nie są w stanie opisać rysów twarzy, która właściwie nie istnieje. Dwoje żywych, pięknych, czarnych oczu, patrzących spośród strzępów ciała, potęgowało jeszcze grozę tego zjawiska. Holmes podniósł rękę ruchem wyrażającym litość i protest, po czym obaj wyszliśmy z pokoju. Gdy po dwóch dniach zaszedłem do mego przyjaciela, wskazał mi nie bez pewnej dumy małą, niebieską butelkę stojącą na jego kominku. Wziąłem ją do ręki. Czerwona nalepka wskazywała na jej trującą zawartość. Otworzyłem butelkę i poczułem przyjemny migdałowy zapach. Kwas pruski? Zapytałem. Tak. Otrzymałem tę butelkę w dzisiejszej poczcie, wraz z kartką, na której było napisane posyłam panu moją pokusę pójdę za pańską radą. Domyślamy się obaj nazwiska tej dzielnej kobiety, która do mnie tę kartkę wysłała.